Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ancestors The Humankind Odyssey. Z tej strony Nina i kontynuujemy. Okej, próbując wyjść z gry ostatnio, zauważyłam, że ona ma partnera. Jakiegoś bio. Hominid stawiający czoła swoim lękom bez zapasu dopaminy ryzykuje obłęd. Twoim celem jest ewolucja, a droga doń wiedzie przez kolejne dokonanie ewolucyjne. Wszystkie elementy związane z ewolucją dostępne są podczas odpoczynku w miejscu snu. Kurde, ja muszę naprawdę dużo rzeczy tu zrobić jeszcze. No dobra, zabierzmy się do roboty. Nie mam pojęcia, jak to... Nie mam pojęcia. No pomóż! Niech mi ktoś pomoże. Zbuduj miejsce snu. Jak... A to co? Coś wziąłeś znowu. Dobra, co to jest to? Pewnie coś dobrego. A też może zjeść, bo też wiesz co to jest, tak? Jakieś jagody czy coś. Czy sobie schodniki odżywcze jagody. Okej, okay, dobrze. Metabolizm adaptacyjny. A możesz... Dobra, nieważne. Miejsce snu. Ja bym tu zrobiła, to jest dość dobre miejsce, bo tutaj drapieżniki się raczej chyba nie zakradną. Jakby skręciły kark. Jakby to chciały zejść. Woda jest, jagody są, to jest idealne miejsce na miejsce do pania, tak mi się wydaje. Gdzie jest mój mąż? Ja tym kiełś innego rwałam, bo nie wiedziałam, że mam swojego. A to co to? Zbadaj to. Badasz tu? Słuchajcie nowego miejsca gromadzenia, łowisko. Dobra. Czyli tu łowimy rybcie. Tak? Super. Coś mi się do pletów przyczepiło na pomoc. I chciałabym... Ty ciągle coś masz w tej łapce. Coś tu opuść. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, że mogę sobie... To jest ten ktoś. O, ten o. Identyfikuj go. Zacznij zapamiętywanie, ale co mi to daj? Kim ty jesteś? Coś zeżarł i chyba niedobre zeżarł. A ten kto jest? Może to jest mój mąż? Bo ja chcę mieć Bobo, bo wiesz, nic po mnie nie zostanie, długo umrę, zginę i w ogóle. Samica akurat. A może on sobie gdzieś poszedł, zginął, nie mogę nowego sobie znaleźć faceta. No, ty jesteś ten jo cały, co nie chciał się dać iskać, nie? Ju, właściwie, przepraszam. Ale stary sam jest idealny. Co tam? Co się stało? Coś się dziwnego pojawiło? On coś próbuje jeść i on umiera przez to. Ja nie wiem, jest jakiś dziwny. Jak? Ja mam pójść w pewnym momencie. Czy kliknąć w odpowiednim momencie, ludzie? No, pomogłoby. O, teraz jakby... O. Chapnęła go. No, coś tam klikam, ale... Bez przekonania. Dobra, stary, to jest... O, tworzenie więzi, patrz. Udało się. Ale ja bym chciała ci coś dać. No, co ty jesz, człowieku? Ty tu umierasz, weź. To się je, to jest dobre. Masz. Jedz. Jagody, uj. Czyżby ty? Oj. Nie myśl. O, widzisz, on mnie naśladuje. A ten jakoś nie chce. Co to wrzeszczało? W poszukiwaniu swojego partnera. Dziecko na plecach Dali. I tyle mojego. Wiedziałam, że jak pójdę go ratować, to to spadnie na mnie. Wiedziałam. Młody, chodź się tu wykąp pod prysznicem, bo to nie będę cię śmierdziela nosić na plecach. Ja tu próbuję wyrwać starego dziada. Nie mogę śmierdzieć. A ty kto jesteś? No, aha, bo on zaleca się do... Aj, okej, okay, mam adoratora. Ojeju, jak to miło. To jest mój facet. Nie, no bio było, że... Aha, czyli chodziło o to, że jeżeli ja z nim, to tamten... no dobra, możemy się zalecać i zrobimy sobie bobo, co? Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To poczekaj. Co ja mogę z tym jeszcze zrobić? Nic nie mogę z tym zrobić. Dlaczego? Poczekaj. No dobra, to się zalecaj. Zgromadź jakieś dobra dla mnie. No co? Na tym to polega. Na faceci się zalecają do partnerek, żeby... pokazać, że oni potrafią zadbać o nią i o... O, co się stało? Coś zjadłaś? O, naprawiło się coś, czy co?
Jedzenie i picie sen. Twój poziom kondycji zależy od tego, co jesz, pijesz, od tego, jak śpisz. Na przestrzeni 24 godzin. Na pokażę odpoczynku wskaźniki potrzeb twojego ciała powracają do wartości początkowych. Okej. Okay. Jakoś damy radę. Co jeszcze mogę zbadać? Ja muszę coś... Tam były kokosy. Chciałam... O, złap? Zatrucia? Haha, zatrucia wywołane są przez jad. Dochodzi do nich także w wyniku spożycia zepsutego lub niedojrzałego jedzenia lub elementów toksycznych. Znajdź coś o właściwościach. Okej, okay, bo wiecie to. Dobra, weź to upuść, bo to było niedobre. To musimy zjeść to. To. To cię odtruje prawdopodobnie, nie? No dawaj, jedz. Mam mamy! Jak wiedźmin! Ktoś się za dużo grzybków najadł. O, nauczył się jeść tego, co ja, rozumiem. Czyli ja po prostu muszę ich uczyć w ten sposób przez nasze środowisko. No to w sumie tak działa, bo nie? Czytam tylko recenzje o tej grze, że narzekają, że to trzeba dużo rzeczy zrobić takich samych, żeby cokolwiek zdziałać. No w sumie chyba tak to właśnie wygląda. No i jakoś teraz gorzej widzę. Przepraszam, pomocy. Może wody się napij. Nie ma więcej skrzypów. Wszystko zeżarliśmy. A to co tu? Zbadaj. Kolejne coś do zbadania. I co do czego to? No, no zbadaj to. Rusz inteligencją, rusz neuronem. Nie mam pojęcia, ale zrobimy tak, zrobimy sobie takie gniazdo tutaj. Oj! Co się stało? Zmiotowała czy umarła? Upuść. Ja bym po prostu narwała tego. A może tylko jedno raz na kupę mieć, tak? Tu upuść. Dodaj do stosu. A, widzisz, chcę. Budowa. Niektóre przedmioty stwarzają możliwości budowy, gdy składowane są w stosie w odpowiednich rozmiarach. O, widzisz? Dobrze kombinuję. Tu, proszę bardzo. Dodaj. I jeszcze tutaj coś. Okej, okay, no. Tu, dodaj do stosu. Damy dużo rzeczy takich do stosu. Jeszcze jakiś patyczek, kamyczek, wiadomo. O, spocznij budowy mogę, patrzę, spocznij budowy, e. I co dalej? Skup się. Identyfikuj. Nie, nie, no to jest roślina akurat. Jak coś wybudować na pomoc? W sumie ja wiem, że mu tak jest trudno zrobione, bo myślę jak szympans, więc nie jest to za proste. Dobra, jak wybudować cokolwiek? Ja uważam, że to jest nieogarnięta gra. Tak jak ja, więc wszystko się zgadza. Jest, buduj. Było, teraz jest buduj. Buduj. Miejsce snu. Miejsce snu stanowi podstawowy element każdej osady. Stopień set, aby się położyć w miejscu snu. Ja bym... No dobra, połóż się, bo ty jesteś jakoś chora. Odkryte nowe działanie, budowanie. Osadę można ulepszać przy pomocy różnych budowli. Nowy cel, utwórz parę. Super, będziemy mieć parę. No jakiś pan się już do mnie zalecał, więc... się czemniemy. O, a co to jest tutaj? Oj, oj, to mi się nie podoba. Ten zwierz. Aż koszmary, nie? Pada deszcz. Oj, coś tam się z boku dzieje. Dobra, wstawaj. Ewolucja. Odstaw dziecko. Mogę dziecko odstawić. Od piersi. Odstaw dziecko. Dziecko spontanicznej mutacji genetycznej. Co? Poczekaj, no. Zimno jest. Zimno jest. Zimno jest. Trzeba się schować przed deszczem. Przymaga futro. To jest futro. Wiesz, ile kosztowało to futro? Schowaj się pod tym. Albo nie, musi się schować. Energia neuronowa. Obecność dzieci przyspiesza akumulację energii neuronowej. Im więcej dzieci, tym szybsza akumulacja. A, poczekaj! Zakończę ekspedycję? Ja bym się schowała tu, o pod to.
Albo sobie z tego zrobiła nagłówkę, taki ten. Tu bym się schował. O, i tu nie pada, widzisz? Ale co to, grad pada, czy co? Dobra, weź to upuść. Weź to. A mogę na przykład to położyć z tym i zrobić sobie parasolkę? Dobra. Nie będzie padać, zobacz. Tu jest sucho. Ale tu jest sucho. A kim ty jesteś? Teraz mamy te spary. Dobra. A to co mamy? Weź upuść to. Tu trzeba było zrobić sobie spanko. A widzisz, no to tak zrobimy, tylko jest w stanie padać. Dobra, po łóżku. Oj. A i zawsze przyciskam ten shift. A nie shift, tylko spację. Upuść, dodaj do stosu właściwie. Okej. Okay. Ale tak nie odrasta łatwo chyba, nie? Wszystko. A jakbyś jeszcze to położyła też tutaj, to nie jest jako stos, nie? To jest jako upuść. A to poczekaj, to ja tutaj te patyki położę i będę patyki tu zbierać, a tu będę zbierać te właśnie do spania liście. No nie mogę tego podnieść, dlaczego? Ja mam coś w ręce? No, pewnie, że mam coś w ręce, tylko nie mogę podnieść. O Jezu! Dobra, połóż, połącz stos i tu sobie zrobię spanko. Rozpocznij budowę, I właśnie o to chodzi, że mi nie skoczyło w to, ta spacja. Bo to jest takie trochę dziwne. Rozpocznij budowę. Buduj, aha, rozumiem. I teraz buduj. No. Użyłeś ten Gary jako coś tam. Nie wiem, kurde. Dobra, tu będziemy spali. Teraz to już przestało padać chyba trochę, nie? Oj, to może być niebezpiecznie. Słoneczko już wyszło. Oj, emocje i dopamina. Stan emocjonalny zależy od sytuacji, wpływa na tempo działania, ogranicza lęk. Uzupełniony przez przyjemne działania, dopamina. Co to jest to? Czym ona tutaj jest takie coś? Zmysły. Coś zauważyła. Inteligencja? Tam ktoś jest. Ale mnie interesuje węg na przykład. Mamy tak. I tak. Nie. Czyli nie działa. A słuch? Nie, nie wywołaj słuch. Zbadaj, jest zbadaj, dobra. Odkryj się nowego miejsca gromadzenia. Przesuwalna skała. Okej. Okay. Przesuwalna skała. Rozumiem. To jest ładne. Ale nie mogę tego podnieść, prawda? Nie mogę. Oj. A kim ty jesteś? Werbunek. Możesz przekonywać obcych do dołączenia twojego klanu przy spełnianiu ich potrzeb. A jak mam wiedzieć, co on chce? Może chce jeść albo coś? Halo? Co się dzieje? Głowa boli? Nie wiem, Alka-Zelter albo Wolpiryna albo coś w tym deseń. Jak mam z tobą porozmawiać? Chodź go powąchaj. Może wystarczy kąpiel. On ma jakiś coś. Identyfikuj. Okej. Okay. Zacznij zapamiętywanie. Czekaj, coś tu znaleźliśmy, coś przypadkiem zaznaczyłam sobie zamiast jego. Ja pierdzielę.
Okej, poczekaj. Czy to oznaczało, że to mam ci przynieść, czy jaki czort? Poczekaj, nie, nie, inaczej. Porozmawiamy w inny sposób. Słuchaj. Co się dzieje? A, on jest chyba ranny. Jego to boli. O, nie. Ty nie mam pojęcia, co jemu jest. Nie, no faktycznie, to darty tutaj. Nie? Nie. On jest po prostu, ma ogoloną klatę, bo taka moda teraz. Co? Nie? A to co to jest to? Pomocy. A sprawdziłeś co to jest? Na pewno jest to jest to dobre? Zbadaj, może to jest to złe. A, to poczekaj, jemu chyba jest potrzebne coś, co ostudzi jego ogień, że tak powiem. Czyli to na dole tutaj chyba, nie? Łask! To, nie? Chyba tak. Pokaż. Zbadaj. Zjedz. Ja nie wiem, co to jest. Organoleptycznie wszystko sprawdzamy. Nie mam pojęcia, ona nic nie chce zbadać, na komentarze nie dostaje. Oj. Oj, jak ja tam wrócę teraz. I to jemu damy. Tak mi się wydaje, że to chyba była informacja, że to mamy tak zrobić. Nie wiem, teraz zobaczymy. Jesteś tu nadal? Słuchaj, ja ci to dam. Mam nadzieję, że to jest to, bo jak nie, to się zrzucę ze skały. Zobaczysz. No, teraz jak mu to dać? Podejdź. Podejdź. Daj, chcę. Zaprzyjaźniłeś się ze spragnionym obcym i zyskałeś nowego członka klanu. Super! Dobra. Przeanalizuję cię teraz. Samiec bez pary, jakiś połamany, zmarznięty, nie chcecie iść sobie stąd. Mogę cię przeczesać, będę miała 1 500 000 900 po prostu partnerów. Jestem normalnie małpią, nie powiem kim. Dobra, idziemy dalej. Tak trochę smutno bez tego bachora na plecach, ale niech sobie tam radzą w tym zakresie. Czyli to są jakieś, nie wiem właściwie, no nie wiem do czego to służy. Był komentarz zawsze, że zbadam i coś tam się dzieje, ona mi mówi, a teraz nie ma informacji. No nie zap mi, to mogę ci jeszcze dać. Jesteś głodny jeszcze, mogę ci też jeszcze dać, to nie? O to dam, masz. Chodź, idziemy. Dobra, idziesz ze mną, chodź, idziemy do naszego klanu, chodź. Ale tak szybko, zagęszczaj ruchy, bo mi się odcinek wydłuża niepotrzebnie. I trzeba by tak... tu są te kamienie... zmysły. Ja muszę sprawdzić, czy tu się wchodzi w jakieś neurony, coś się ustawia, jakieś łączenia, czy coś, czy to tak samo działa. Zaraz to sprawdzimy, ogarniemy, zobaczymy. Ja chciałam te jakieś patyki tu. O, okej, chodź, tu się zaprowadzę tu. I tu będziesz zbierał patyki, bo widzę, że się nie przydajesz do niczego. Chodź. Dobra, teraz tu zostań. Jak się kazać zostać? Czekaj tutaj. Okej, jasne? Spoko. Ja muszę mojego dziabongo tutaj, bo zanim się przekręci. To ty jesteś ten stary goryl mój, nie? Ju, słuchaj, ja cię przeczeszę. Może mi się znowu uda. No, się nadstawił. No przeczesz go. Może tak teraz ty mnie, faceci. Do kiziania to piersi. I do piersi to piersi, ale tak jakby się, no nie wiem, odwzajemnić? Nie bardzo. Dobra, weź zagarnij, napij się. Ja bym chciała tak, sobie włączyć te zmysły teraz tu. I się dowiedzieć, ale nie, najpierw te patyczki miałam zbierać, nie? O nie, bo nie ma tu patyczków. Nie możesz urwać... O, jest. Było. Okej. Dobra. Zobacz, mam takiego z gołą klatą i takiego starego, normalnie z tym mistrzynią do wybrania sobie partnerów. Daj do stosu. Ognisko zrobimy, a potem kiełbaski, nie? Ktoś skoczy do Lidla i będzie git. Czy ktoś by mnie mógł naśladować? Tutaj sama wszystko robię. Jestem inteligencją tego zespołu, tego plemienia, więc nie liczcie na zbyt wiele.
Oj! Jak przytrzymuję spację, a potem ją... Nie tak, to puść. To potem puszczam, to ona robi skok i zawsze mi się tak jakoś dziwnie dzieje. O, właśnie. Chcę, żeby szybciej szła. Głupio zrobili, że... Głupio. No, ale dodaj do stosu, dodaj. Czyli C. No. Właśnie budowa. Z tego co możemy wybudować? Nie tak. Jeszcze raz, trzeba przytrzymać. Boże, sterowanie w tej grze jest makabryczne dla mnie po prostu. Ja wiem, że to zrobione na 3 klawiszki. Przytrzymaj i teraz buduj. Co zbudujesz, moja droga, ognisko? Odkryj się nowej budowli. Bariera z krzaków. Aha. Odkryj nowe działanie. Osoby muszą ulepszyć przy pomocy różnych budowli. Żartujesz sobie, ja mam latać i robić wszystko sama. Inteligencja, Tam jest... Okej, teraz widzimy, gdzie to jest. To jest spanko. Teraz chyba spanko. Tam są inni członkowie plemienia. Ja mam w planie otworzyć parę, więc chodź tu, Diabongo, będę cię dalej niskać. Gdzie ty jesteś? Gdzie ten jomuj? W ogóle trzeba by chyba zrobić jedną rzecz, coś zjeść, nie? Jak butki są jadalne? Właśnie, tu da się... Oj, zimno. Da się tutaj łowić te ryby? Bo tam coś znalazłam, że to jest miejsce połowu. Jakoś nie widzę możliwości łapania ryby. No nie, no znowu pada, naprawdę. Lasy deszczowe, kurde. No tu już nie pada. O, burza. Może się coś zapali, może to tak będzie. Dobra, chodź tu się przeczesz, i tak nie mam z innego do roboty. Chodź, stary. Chodź, będę cię czesać. Chodź, czemu nie? Nagle mi się... No chodź tu. O, będzie mi się gniewać. Dobra, ile to ma... O, okej. Okay. Dobra, stary, jutro boli mnie głowa, nara. I to jest takie ogrodzenie. I co mogę z nim zrobić? A, mogę rozebrać. Wow. Dobrze. Więc czy ty możesz pójść ze mną? Kim ty jesteś w ogóle? Dorosły samiec. Bez pary. Jedna samica? Czemu się w pary nie bierzecie? Nie. Co? Ja nie wiem. Ja już tutaj pochodzę. Tutaj te kamienie mnie interesują. Czy ja mogę ten kamień na przykład wziąć sobie jakiś kamień? Ewentualnie coś nas tutaj walnie. Zmysły. Dobra, wiem, że ci zimno. Zmarznie i się rozporuje pewnie i mi umrze, zanim się rozmnoży. To będzie koniec mojej normalnej historii. No dobra, to ja się tu drzemnę. Nie wiem, jak się na to zapatruje. Nie wiem, co to znaczy zakończ ekspedycję. Czyli co, jakby... A zbadać? O, masz jakiś kamień. Nagle. Odkrycie nowego narzędzia. Bazalt. Dobra, spoko. Teraz ja będę tym kamieniem walić w jakiś inny kamień. To jak to zrobić? Zbadaj jeszcze raz. A mogę zmienić rękę, żeby mieć dwa kamienie w jednej ręce, drugiej ręce. A mogę go walnąć i tu mówię, pierwsze zabójstwo w dziejach ludzkości. Dobra, to ja idę spać. Gdzie są dzieci w ogóle? Wzięliście je czy co? Idę spać z tym kamyczkiem. Może się namyślę. Zakończ ekspedycję, może zrobimy. Zobacz, mam napis, sprawdzę, czy mogę się zapisać, albo zapisać coś. Nie, nic. Nic nie mogę zrobić, są jakieś statystyki. Co to są statystyki? Zajęte terytoria, założone osady, dwójka dzieci, wow. Jeden obserwowany. Dystans spinaczki. Dystans na dwóch nogach. Na czworaka, okej. Okay. Tarcze, dwie. Zatrucia, dwa. Jak dwa? Aż dwa? Ojej. No dobrze. Więc to tyle, jeśli chodzi o statystyki.
Nie śpisz i obserwuj i odkrywaj świat wokół siebie. Spoko. Tyle z miejsca, kurde, na tych ekranach, a zawsze mam takie meciupkie literki. Dobra, zrobimy tak. Pójdziemy sobie spać. Albo zakończymy ekspedycję, cokolwiek to jest. No, zakończ ekspedycję. Co to znaczy? Nie mam pojęcia, co zaszło? Jakaś impreza była? Zapis gry to był? Niech mi coś uratuje. Dobra, chciałam się przespać, bo ten deszcz mnie doprowadza do szału. No, to wiesz, to było to spanko. Nie mogę się położyć. Halo! Wymień. Ale każdy ma kamień. No to poczekaj. Oni mnie naprawdę naśladują. Dobrze, to dobrze. Oni sobie chyba tu porobili też takie legowiska. Tylko ja nie mogę się na żadnym położyć teraz. A nie, czekaj, bo może ja mam... Nie mogę się położyć z tym. Z tym kamieniem. No, nie mogę się z kamieniem położyć. No to fajnie, że mi powiedzieli. Dobra, idziemy spać, bo jest za ciemno. Wstaniemy rano, pełni sił i spłodzimy Bachora. O, już masz marzenie o chodzeniu w pionie. Miło. Fajny ten motyw jest. No dobra, wstawaj. Wody nie mamy. Sen w miarę, jedzenie troszkę niefajnie. Dobra, chodź. Oj, nie tak. Tam jest woda. No dobra, już idziemy się napić. Spokojnie, aż ci się ciemno robi. Chodź, napij się. Dobra, napij się porządnie. I coś zjemy. Coś to było jakieś takie. W sumie to białko by się przydało jakieś, nie? No nie, znowu zatrucie! Bo niedojrzałe było i co, ja mam teraz cię iskać, nie widząc cię nawet? A te są dojrzałe, te są lepsiejsze, czy co? No jak to tak? Ejku, no. Nie ma już nic... Ojeju. Dobra, pas, chodź się rozmnożmy, bo ja naprawdę... Co to są za dźwięki w ogóle? Tam coś było, że połowów, jakieś stanowisko połowów, czy coś takiego. Inaczej, pomału, stań tak ładnie. Tak. Upuść, co masz upuścić. I teraz chciałam zmysły odpalić. Wow. Teraz się podrapiesz. Nie, dobra, nie, mam dosyć, mam zadanie, mam zrobić dziecko. Gdzie jest ten mój facet, którego nie widzę, bo mi się rozwaja? Facet, korzystaj! To jest on chyba, nie? Nie, to jest teraz samica. Bez pary. A ty? Chodź. Nie, to jest mój facet, a ja szukam tego Yu. Mok też, nie? Trzeba było chyba spółkować raczej z tym... Z tym nowym, o, moje bobo znalezione chyba. Dor, dziecko, krewny. Jaki krewny? To, że cię znalazłam, nie znaczy, że jesteś moją rodziną. Okej, zrobimy tak. Czy on już zginął, czy coś się z nim stało? Proszę tu podejść do mnie! Trzeba dzieci zrobić. Nie ma czasu na pierdoły. Tam jakiś stoi. Tu jakiś łazi. Ty, stoi! Stoi! Wyglądasz na mojego, prawie mi się rozmazujesz trochę. No, że gra mogłaby odpuścić sobie te efekty. Tak, to jest mój, dobra. Dawaj, chodź, ostatnie te. Przeanalizuj. Przeczeszę cię, chodź. To będzie piękna miłość. Jesteś starym samcem, więc
tyle przeżyłeś, więc musisz być zaradny. Więc kochaj mnie, no. Jak nie? Jaki delikatny! Spędzę tu resztę życia i skając jakiegoś goryla. Nie wiem, czy moja matka tego dla mnie chciała. No dobra, starczy tej czułości. Paluszki oblizuję. Dobra, jeszcze raz go przeczesz, no. Dobra, już. No, para otworzona. Zidentyfikuj enklawę ukrytego wodospadu w dżungli. Przypomnij sobie, zaraz, ja muszę teges z nim. My to w deszczu robimy, jesteśmy tacy normalnie cudowni. Zakochani. Chodź, chodź. Chodź tu pod dach. Co, nie przyjdź ze mną. Co za dziad? Dobra, pomału. Inaczej porozmawiamy. Ty! Za mną! Tu mamy taki parawanik, chodź! Może go jeszcze muszę bardziej przeczesać. Jest chyba co tam nie umie... A, mogę się, mam się położyć, czy co? A, wezwij parę, dobra. O, jest ewolucja. Dobra, najpierw wezmiemy parę. Chodź tu, bierz mnie zwierzaku. Dawaj. Dawaj, bierz mnie zwierzaku, no. Co ty, halo? Kamero! Już? No wiecie co? Co za wredna cenzura. Już? I to jest pewność, że po wszystkim? Hi. Ewolucja. Rozwój sieci neuronowej. Sieć neuronowa. Przepisz energię neuronową, aby połączyć neurony i rozwinąć umiejętności swojej linii. Rozwijaj preferowane neurony, gdy osiągną one wystarczającą dojrzałość do wiązania z nim energii. Energia neuronowa gromadzona jest w toku działań realizowanych w obecności dzieci. Neuron, który nie został... Czyli musiałabym ciągle dzieciaka na plecach nosić. Neuron, który nie został wzmocniony, utraci swoją energię podczas zmiany pokoleniowej. Sieć neuronowa połączy neurony, aby rozwinąć umiejętności swojej linii pokoleni. Wzmocnij nowe umiejętności w toku zmiany pokoleniowej. Ewolucja. Rozwijaj na przestrzeni wieku szybciej do tempa sugerowanego przez naukę. Ja pierdzielę, co? To jesteśmy my. To jest nasz murczek, tak? Okej, okay, spoko. I co mogę zdziałać? Jezu, czemu ta myszka tak chodzi dziwnie? Halo? Komunikacja, dobra, to jest ważne. Przypadkiem się stało, ale to bym wybrała, na pewno. Okej. Okay. Kinezyka, a okej, okay, tu mamy motoryka. Zmysły, poszła w zmysły też trochę. Inteligencja, to powinnam pójść bardziej. A to co to? Potencjał genetyczny dziecka. Spontaniczna mutacja, okej. Okay. Dobra, czyli jakby to wszystko? Motoryka. Aha, tak. No, to musi być koniecznie. Z drugiej ręki, żeby było możliwość przełożenia przedmiotu. Oj, 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 jakie fajerwerki. Spoko. Nie, na początku chyba się trzeba podstawowe rozwijać. I te zmysły też koniecznie chciałam też, żeby jednak... Zwiększyć długości, no w sumie... No dobra. A mogę to cofnąć? No dobra, to zrobię na razie tak. Inteligencja, jednak się inteligencji nie poszczęściło. Dobra, na razie będziemy tutaj szli w te podstawowe rzeczy, żeby komunikacja i na motoryka, żeby te ręce były sprawne na tyle, żeby można było coś zrobić, nie? Jakąś broń, czy ewentualnie jakieś narzędzia inne. No okej, okay, spoko, to wszystko. A jest zbliżenie, oj, a to co mi po tym zbliżeniu, jak myszka lata, jak głupia, a i tak nic mi to nie daje. To dopiero dojrzeć musi, tak?
Mnie to nurtuje. Nie muszę mieć bobo. Dwa razy się wydarzyło się... A, mam dwa... Użyj punktów, aby zabezpieczyć wiedzę dla przyszłego pokolenia. Ja pierniczę. Czy mam przesuwać? Eksploruj. Ja pierdzielę. Jedna śmierć! Kto umarł? A, ewolucja. Eksploruj. Pokolenie. To jest zmiana pokoleń. Sieć neuronowa. Zmiany pokoleniowej nie można cofnąć. Wszystkie nienarodzone dzieci są utracone. Nie, nie chcę zmiany pokoleniowej. Dziecko moje musi się urodzić. Nie ma takiej opcji, więc cóż. Wyjdziemy stąd, chyba żeśmy zrobili to, co trzeba. Kompletnie nic normalnie nie tłumaczą. Jeżeli chodzi o sterowanie. Kompletnie. Ja nie wiem. Okej, zrobiliśmy to. Ewoluowaliśmy. Dobra. Zaraz tu wezmę dwa kamienie i zobaczysz, co ja potrafię. Jeżeli znajdę kamień jakikolwiek. Pomocy. No weź to z ekranu. Dobra, wiedz tego, ja chciałam kamień podnieść. Po prostu zwyczajny kamień podnieść. Jeden i drugi. Zmień rękę. Przerabianie wytwarzanie. Niektóre przedmioty trzymane w lewej dłoni mogą być przerobione gumi rękoma lub w ramach wytwarzania. Drugą rękę. I będziemy, mamy dwie. Weź to z ekranu. Mamy dwie ręce i będziemy teraz badać. No. Otwórz się nowego narzędzia. Obsydian, Petra. Przerabianie, wytwarzanie. Przytrzymaj, aby przyjąć pozycję do przerabiania, wytwarzania. Okej, okay, przerób. Co żeś puściła to wszystko? Tak mi tu umrzesz? Nie żartuj! Nie denerwuj mnie. No przerób. Aby przygotować się do przerabiania, wytwarzania, zwolnij, aby użyć pewnej siły. Co? Możesz to podnieść? Tobie się chce pić, jeść, siku. I przebiegł. Dobra. Nie wiem, tak sobie mogę do rana, nie? Przytrzymuję, czyli przytrzymuję spacją i jeszcze się bawię. Oj, rozwaliłaś. I po palcu. Dobra, czyli trzeba to jednak wycyrklować, jeżeli chodzi o siłę. Spoko. A gdyby tak połączyć kamień i patyczek? Zmień rękę. Dobra. Nie, nie, nie! Nie chciałam wchodzić na dół! Tam chciałam. To pada ciągle, mi się nie podoba. Siedzieć w domu i będę bić kija. One hundred million years later. A mi się zmniejsza, teraz nie rozumiem. Zmniejsza się ten... kółeczko się pośrodku zmniejsza. I nie bardzo rozumiem, czy to jest efekt, że dobrze, czy to jest efekt, że zaraz mi się rozwali to i tyle z tego będzie. Bo jesteśmy za głupi. Przestało padać. No i co? No wiem. Też jestem zmęczona. Nie, wiesz, mi chodziło o to, że masz tu kamyczek i masz patyczek i chciałam je przerobić, wiesz? No, o właśnie, o to mi chodziło. No to nie powinno być aż takie trudne. A, i tyle z tego było, tak? Kutwa! Stary, nic z tego nie będzie. No, tu macie, to jest nasze targowisko, tak? Zakaz ekspedycji. Nie, nie. Ja w końcu to zrobię, tylko że nie mam pojęcia jak. Ale dobrze. Tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.